Tak naprawdę w naszych przygotowaniach kluczowe jest zadbanie o zaplecze, czyli o fizjoterapeutów, o odpowiednie odżywienie, ale i przygotowanie. I to oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie środki finansowe. No a to wiąże się oczywiście ze sponsorami, o których zabiegamy, ale tak jak pan powiedział, to nie jest niestety piłka nożna ani tenis, gdzie te pieniądze są troszkę większe niż w naszym sporcie, więc tutaj sponsor i wsparcie PKN Orlen dla nas ma kluczowe znaczenie. Pieniądze, które otrzymujemy od PKN Orlen w formie kontraktów, to jest jedna część, oczywiście poza tym otrzymujemy nagrody za medale i te pieniądze możemy wykorzystać oczywiście w przygotowaniach, ale też zainwestować. W moim przypadku zainwestowałam w nieruchomości, mieszkanie, dom. To są teraz temat, w którym się obracam. Poza Orlenem współpracujemy jeszcze, ja współpracuję z dwoma firmami, z firmą New Balance i Nissan Polmotor i oni oczywiście wspierają mnie w tych przygotowaniach i w dalszym ciągu poszukujemy sponsorów, bo żeby rozwijać się na takim poziomie oczywiście niezbędne są do tego środki finansowe, więc mam nadzieję, że między innymi takie spotkania jak tutaj zaowocują kolejnymi kontraktami.